Dzień dobry, dzień dobry. Gorącolenia Planszówek TV, wydanie czwartkowe, tłusto czwartkowe. Dostaliśmy bardzo dużo maili, w sumie 4 od wielu osób. To była jedna osoba, ale wysłała je dość konsekwentnie, więc jakby to dotrzeźmy. I ta osoba się pyta w tych wielu mailach 4, kiedy wreszcie Ignacy będzie w Gorącolenii zaproszony, więc jakby dziękujemy, że się zaprosiłem. Jestem. Kolega Marcin, jakby jest druga okoliczność, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Ja bym chcielibyśmy tylko pokazać, ile pączków rano było w firmie. Ile pączków teraz Państwo wiedzą, ilu nie ma i gdzie on teraz jest, prawda, że gdzie go brzuch boli i gdzie on nie mógł po prostu nagrywać w zupełności. My mówimy tak, ludzie, no nie można zjeść wszystkiego, no, trzeba dzielić z kolegami. Niektórzy są, prawda, slim, a niektórzy nie są. Dziękujemy wszystkim za... Skrytożerce mówimy stanowczo. Przyszedł pokolenie, nie, ten inny. Skrytożercom pionczkowym mówimy stanowczenie. Dzieciaki, mamy od Was masę pytań, ale zanim do pytań, to przejdźmy do odpowiedzi. Odpowiedź moja jest taka. Kolega Marek mnie poinformował, że w zupełności... Czy w zupełności nie kciukujecie nawzajem pytań swoich kolegów? I jest tak, że tutaj ile miał kciuków? Że on miał tam 3 kciuki? 3 ja... to był dzisiaj maks. Słuchajcie, ja nie chcę być zrozumiały, ale jakby wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. No na 3 to ja nie odpowiadam. No. To my razem w dwójkę możemy dać 4 kciuki. Tak jest. Dzieci, przypominam jeszcze raz, bo może że Marcin dawno nie przypominał tego, jaka jest koncepcja tych filmów. Gorąca linia działa tak, że wy zadajecie pytania, to jest jedna część, ale druga część. Kciukujecie, wchodzicie na ten nasz kanał i kciukujecie pytania, które uważacie, że są ciekawe i chcecie, żebyśmy na nie odpowiedzieli, bo na ile było pod tym filmem pytań? No czekaj, żeby ci nim nie skłamać. On jest szybki, więc ja to sprawdzi. Ja to zrobię. Żeby ci nie skłamać, tu jest komentarz, uwaga, 22. Było 22 komentarze, słuchajcie, i teraz ja nie mogę odpowiedzieć na 22 pytania, czyli ja wybieram te, które są najciekawsze. A które są najciekawsze, no te, które mają najwięcej kciuków. Więc jakby musicie mi dać kierunek, co was interesuje. Czy to jest jasne? Nie chcę się naprawdę, że na kogoś wdzierać czy coś tam, ale ludzie, ogarnijcie się. Takie były reguły. Zadajcie pytania, kciukujecie na przepytania, my odpowiadam na te najlepsze pytania. Po tym krótkim wstępie przechodzimy do rozszerzenia tej informacji o odpowiedzi na pytania. Piotrek Mularz jeden tydzień temu zapytał nas, że 2 piątki zapowiadały wydanie gry Bongo, po czym gra się nie ukazała. I czy wydawnictwo zachowało jej wydania? Piotr, no jakby na bądź poważnie, no wydawnictwo na przykład zapowiedział jakieś Heroes of Normandy. No i czy myśmy je porzucili? My mamy taki styl, że niektóre projekty się troszkę przedłużają. Akurat firma Gra Bongo, wydawnictwa oryginalnie Heidelberger z Niemiec, to jest taki starość, który myśmy wyszperali w archiwach Bruno Fajdutiego, co to gra Bruno Fajdutiego. I dogadanie się z nimi, wydobycie od niej jakichś tam plików i matryc, bo tam jest gra, która używa specjalnych kostek, takich unikalnych. To strasznie długo trwa. Oni tam też muszą jakieś dotrwać do jakichś swoich twardych dysków i tak dalej. Więc sprawa się faktycznie przesunęła, obsunęła, ale Bongo jest rewelacyjną, ogromna spostrzegawczość autorstwa Bruno Fajdutiego i tą grę na pewno wydamy, tylko musimy się z tym Heidelbergiem dogadać, a w zasadzie jesteśmy na etapie tego, że po prostu machnąć ręką na te ich oryginalne pliki i zlecić od nowa wszystkie ilustracje samemu. Więc odpowiadając na twoje pytanie, Bongo się na pewno ukaże, jest to świetna gra Bruno Fajdutiego, nie mamy teraz pliku od Heidelberga i nam się też cierpliwość kończy. Dziękuję. Xi Rafał tydzień temu przyszedł po pączki i on zapytał, czy się nie boimy, że on pyta, że wydamy 34 gry, co jest nieprawdą, bo wydamy więcej i czy nie będzie tak, że klienci nasi, fani ukochani, czyli wy, nie dadzą rady kupić wszystkich 34 tytułów i przez to sprzedaż naszych gier spadnie. To już się wydarzyło w 2015 roku i to dostrzegamy i na świecie i dostrzegamy to w Polsce. Jeśli my wydajemy na przykład Rattle Battles, Grab the Loot i wydajemy Strongholda, czyli jedną grę dla gamersów, a drugą grę familijną, to nie jest tak, że każdy fan portalu kupi i Strongholda, i Rattle Battle, tylko jedni kupią lżejszą, inni kupią trudniejszą. Jedni kupią sobie Resistance'a, drudzy kupią Avalona z naszej oferty. Jedni kupią sobie Pixel Tactics, bo lubią gry strategicznie, inni kupią sobie Zombiaki. Jakby mamy bardzo szeroką linię wydawniczą, żeby trafić do różnych klientów, żeby trafić do różnych gustów. I to nie jest tak, że każdy nasz fan Xi Rafale kupuje wszystko, co my wydajemy, bo to jest faktycznie niemożliwe. I to będzie to bardziej niemożliwe. To, co my się staramy zrobić, to jest trafić do różnych klientów i z grami Cool Me Or Not, czyli Blood Rage'em, Zombie Seed, Black Plague czy The Others, my trafiamy do fanów figurek, drogich, super, świetnych gier amytraszowych, a z grami typu Bajkogry trafiamy do rodzin. I to jest tak, że ci klienci nie do końca się przeplatają. Więc nie boimy się, jesteśmy silni, potężni, fajni, uśmiechnięci, mamy dużo super gier i wiemy, że te nasze gry wrócą. Ja wczoraj miałem rozmowę z Marcinem, który wrócił z brzegu. On tam promował nasze lżejsze gry, gry dwóch pionków, czyli Bajko Gry i zapraszam do podziemi, jeszcze na zegarki. I mówi, że to po prostu było niesamowite, z jaką przyjemnością i dumą i z jakim postanowieniem wracał do domu. Jak widział, że te gry, które on tłumaczył na konwencie, się ludziom pięknie podobały. I to było tak, że widział po prostu, że te gry, które my wydajemy, już są przy różnych gatunków, one są wszystkie świetne.
I to jest taka mega pewna energia, że jak widzi na komiecie, jak ludzie po prostu grają w te trzy świnki, dzieciaki się bawią i piszczą i są zadowolone, a tam żółwiki biegają. Więc my skupiamy się na pewno dużo przy różnych gier, wszystkie mają być po prostu dobre, ale z różnych gatunków, z różnych tych. Długo gadam, nie? Już kończymy. Musimy dać jakieś znaki dymne jakby. No właśnie. A czemu Piotr Mularz drugi raz? Co to jest teraz? Halo, Piotr. Bo widzisz, on tu... No bo tak mało było, co ja mam powiedzieć? Ludzie, tak mało było, ten system nie działa, bo go naprawicie, albo koniec i zamykamy interes. Piotrek nas się pyta, kiedy na naszej stronie będzie zestawienie, na jakim etapie jest dana gra. Panie Marku, takie zestawienie już jest. Dokładnie tak. Panie Piotrze, ale czy pan na naszej stronie, gdzie to jest, jakie zakładce to jest, gdzie on to znajdzie? Na głównej stronie? Na głównej stronie mam u góry belkę. Portalgames.pl, główna belka, plany wydawnicze, klikasz, że tam wszystko jest. Jeśli uważasz, że to, co tam jest, jest niewystarczające, to napisz w komentarzu poniżej, że to jest, że oczekujesz czegoś innego. Ale kolega Marek mówi, że jest to przygotowane, zrobione i wisi, więc jakby ogarnijmy się i zobaczymy. Lynn Witch, czy Blood Rage oraz inne gry Cool Mini or Not po polsku będą wydawane w pełnej wersji kickstarterowej, czy jedynie podstawowe pudełko z grą. Więc, jak to mówiłem już pan szuka TV, ale powtórzymy jeszcze raz. Więc jakby my wydajemy na przykład Blood Rage'a, takiego jak jest w każdym sklepie w Stanach, czyli takiej po prostu wersję sklepową, bo ludzie kupili ją, to jest wersja sklepowa, czyli wersja podstawowa. Oprócz tego będziemy wydawali dodatki do gry, czyli na przykład Piątą Armię, czy na przykład Bogów Midgardu, czy na przykład tam, teraz nie wiem jak się to nazywa, no tam przecież przyróżnie, czyli jakby dodatki są i także możecie sobie normalnie kupić w sklepach. Oprócz tego wielu z was także pyta, tutaj akurat Linwit o to nie zapytał, ale wiem, że są też takie pytania, co z ekskluzywami, czyli co z tym, co było ekskluzywem na Kickstarterze. Więc jakby, drogie dzieciaki, jeśli coś było ekskluzywem, to możecie się podejrzewać, że to było ekskluzywne dla Kickstartera i było mega super prezentem dla tych, którzy to kupili w Kickstarterze i to właśnie było dlatego ekskluzywem, żeby tego potem się już nie dało kupić, bo dlatego to się nazywa ekskluzyw. My jesteśmy na etapie negocjacji i w zasadzie naprawiam to do pięty, ale to jeszcze nie jest official. Proszę tam jeszcze nie pisać, że to od czego ogłosił. To jakby mówię, jaki jest stan. Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której te ekskluzywy będą dostępne od nas jako nagrodę w różnych konkursach. Czyli będziecie mieli szansę to wygrać, jeśli napiszecie fajną powodankę o Blood Rage, jeśli robicie fajną grafikę, jeśli robicie fajne zdjęcie z Blood Rage, jeśli robicie cokolwiek fajnego. Marek będzie nasz marketingowy, facebookowy i www. Będzie robił masę różnych konkursów i będziemy te rzeczy rozdawali jako dla nagroda. Będziesz na to zdobyć. Natomiast tego się nie da kupić. Tego się nie da kupić ani w Stanach, ani w Chinach, ani w Niemczech, ani we Francji, bo to są ekskluzywy. One są właśnie ekskluzywne tylko dla Kickstartera. Natomiast my, ponieważ mamy bardzo dobre stosunki z Cool Mini or Not, bo się kumplujemy prywatnie i sobie gramy w gry planszowe, to jakby przekonujemy, żeby one były dla nas dostępne po prostu jako nagrody. Czyli nie na sprzedaż, ale dla was, żebyście sobie je zdobyli. Czy wszystko jakoś dzisiaj strasznie długo odpowiada na te pytania? Tak, jestem taki strasznie... Nie, Angel Merkel? Nie, to nie jest... Nie, Angel Light. A, przepraszam, myślałem, że pani Angelina. Angel Light 24. On się świeci przez 24 godziny na dobę. Czy w tym roku pojawi się jakaś informacja na temat nowej frakcji w Osadnikach? Angel Light, powiem ci, że mamy takie plany, żeby ogłosić nie tylko informację o tej frakcji, ale nawet ją wydać. Jest taki plan. Ten plan celujemy w wakacje. Czy to się uda, to nie wiemy, ponieważ mamy projektów tyle. Ale generalnie zapowiedziane jest, że co roku przez 3 lata ukaże się nowa frakcja do Osadników. Ukazali się Atlantydzi, teraz się ukażą inni, z roku ukażą się inni, łącznie w grze będzie 7 frakcji, i następnie zobaczymy, jaki jest przyszłość tej gry, jaki mamy dalszy rozwój, development i tak dalej. Czy będzie więcej niż 7 frakcji, nie wiem, ale to, że 7 frakcji będzie, to wiem i wiem, że się będzie ukazywała jednorocznie. I teraz powiedziałem bardzo konkretnie i krótko. I super, to było wyświetlenie. Było najlepsze. Więc słuchajcie, życzę wam dzieciaki udanego tłustego czwartku. Zadawajcie nam udane, fajne pytania. Kciukujcie pytania te, które uważacie, że są ciekawe. Ja jestem ostatnio w fazie ostrego promowania Snapchata, więc proszę mnie oglądać na Snapchacie. Ja tam... Uwaga, teraz jest taka historia. Ja wczoraj, czy pan mnie na Snapchacie ogląda, czy nie? No muszę. Musi pan. A pan widział, co wczoraj w nocy wrzucałem? Nie, bo spałem, bo ja jeszcze pracowałem. To mogę zobaczyć. Ja wczoraj w nocy, jak pracowałem, to wrzucałem snapy z prototypu tej gry, co mi jeszcze nie zapowiedzieliśmy. Ej, a to widziałem. Widziałeś? Nie. Czyli tej gry... Pomalowałeś mi. Tak jest. Co, czyli jak myśmy na Portal Konie ogłosili, że wydajemy 51st State, Cry Havoc, First Martians i coś jeszcze, to ci, którzy mnie oglądają na Snapchacie, to już to coś jeszcze widzieli. Taka historia. Więc trzeba wejść na Trzewik23 i sprawdzać, co tam potem robię. Nie, w tym moim... No. I potem jeszcze był kolejny, nie? Tak jest. To zaraz zniknie tego, że zaraz nie będzie w internecie, tak? To jest Snapchat. Obejrzysz sobie to. Zapamiętaj to sobie. Dzieciaki, kocham was. Masz fajny piórnik.
No dzieciakom zabrałem. Kłaniam się nisko, jestem na Snapchacie, jestem na Instagramie, w ogóle na Instagramie jest jakieś rzeczy. Ile jak długo gadam? Czy jeszcze mogę się 10 minut, 10 sekund. To jeszcze tylko krótko. Słuchajcie, na Instagramie się dzieją niesamowite rzeczy. Bardzo fajna platforma, idealna na gier planszowych, bo tam się wrzuca komponenty takie cudne, przecudne. Ja wczoraj spędziłem dużo czasu na Instagramie, przyglądałem sobie różne konta i różne gry planszowe. Masa neuroosimowców wrzuca zdjęcia armii i bitew i tak dalej. Więc jeśli jesteś na Instagramie, to też mnie tam można wyszukać. Jestem tam jako Trzewik. Na Snapchacie Trzewik23, bo Trzewika ktoś mi zajął bezczelnie. I tu już też się żegnamy. Co? Zadawajcie pytania i widzimy się za tydzień.